Neuszmalcownictwo. Podcast. Dzisiaj będzie afera. Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Czy Warszawa przetrwa reprywatyzację? Czy Rzeczpospolita złapie morderców Joli Brzeskiej? Czy Polska skaże cwaniaków wypasujących się na warszawskiej reprywatyzacji? Na te pytania szukamy odpowiedzi w tym podcaście. Dzisiaj będzie afera. Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Neuszmalcownictwo. Podcast. Chcesz nam pomóc albo podziękować? Daj suba, czyli zasubskrybuj kanał oraz wesprzyj nas wpłatą na Buy Coffee / Neoszmalcownictwo. Link w opisie. Dzisiaj rozmawiają Piotr Gozdowski, dziennikarz śledczy, filmowiec, podcaster. Piotr Ikonowicz, poseł na Sejm RP w latach 1993-2001. Członek parlamentarnego koła Polskiej Partii Socjalistycznej. Założyciel Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Ale chcę wrócić też do tego stawiania oporu, tak? Bo w pewnym momencie jakaś grupa tych ludzi powiedziała basta, znaczy my się nie zgadzamy z samym aktem zwrotu. Tu są niejasności. I ci ludzie z tych domów, oni zaczęli chodzić, szukać w archiwach, dokumentach. Lokatorzy śledczy, taka ładna nazwa. Tak, lokatorzy śledczy. I teraz opowiem historię moją ulubioną. Z Bielsko-Białej, gdzie przyszedł jakiś ciziol i mówi, że on reprezentuje jakiegoś obywatela Izraela, który chce odzyskać tą nieruchomość. I jakiś lokator z tej nieruchomości dostał strzału, kupił sobie bilet i poleciał do Izraela i odnalazł tego obywatela Izraela. A wtedy ów Żyd dostał jeszcze większego strzału. Wsiadł w samolot, przyleciał do Polski i tak długo chodził, aż doprowadził do tego, że tego oszusta zamknięto. I moim zdaniem to jest piękna historia, tak? To jest piękna historia, bo ona po pierwsze zadaje kłam tym wszystkim antysemickim mitom, tak. Nie? Że bardzo był taki porządny Żyd, mogę zawsze o nim opowiedzieć. Ale stawianie oporu było też na poziomie ruchu lokatorskiego. To znaczy wiadomo, że jak się działy te wszystkie straszne sceny, no to myśmy się tam pojawiali, jeździliśmy na sygnale i musieliśmy się przepychać z policją i ochroniarzami i naprawdę bywało różnie, ale dzięki temu, że coraz częściej udawało się przyciągnąć kamery, wcześniej mi się udawało dzięki temu, że byłem posłem, później dzięki temu, że już byłem znany, tak? To no, udawało się takie małe bitwy wygrywać, tak? I moim zdaniem moment, w którym ruch lokatorski przeszedł do kontrnatarcia, to był moment, w którym oni stracili nerwy i zabili Jolę Brzeską, tak? Puściły im nerwy, znaczy uznali, trzeba ich zastraszyć, to było głupie strasznie, bo nie zastraszyli, ale taki był plan, bo to była demonstracyjna zbrodnia, to nie było coś takiego, że zakopiemy, wrzucimy do rzeki, nikt nie zaje, nie, to łatwe było, nie? Nie, oni ją tak pokazali i tak okrutnie to zrobili, żebyśmy się wszyscy zaczęli naprawdę bać. I teraz, kiedy doszło do tego przełomu? Bo to też jest cała historia, prawda? My oczywiście regularnymi gośćmi byliśmy na galerii Rady Warszawy. Pamiętam, na przykład raz byliśmy, bo prywatyzowano Spec, najlepszą firmę taką ciepłowniczą w Polsce, gdzie było najtańsze ciepło, w ogóle wszystko. I z pracownikami wspólnie tamśmy darli ryja. Ale w pewnym momencie już ta szara goryczy się przelała i poszliśmy na Radę Warszawy, żeby domagać się specjalnej sesji Rady Warszawy poświęconej reprywatyzacji. I wtedy pamiętam, że była zaplanowana na ten dzień debata budżetowa, która się jednakowoż nie odbyła, ponieważ robiliśmy tyle hałasu, że nie byli w stanie w ogóle zacząć tej debaty. I w tym momencie przewodnicząca Rady Grupińska wezwała Straż Miejską, żeby nas usunęła. I to jest bardzo fajna scena, bo oczywiście duża część tej publiczności to były starsze panie, czy panie w średnim wieku. No i podchodzi szef tych strażników do mnie i mówi, panie Piotrze, niech pan coś zrobi. Że oni nie chcieli tych kobiet wynosić, to, bo to znowu są te zasady, słyszę, no, nie targać się starszym, można targać chuliganów, nie? Tak. Ale nie starsze panie, tak. Które w dodatku oni głęboko w sercu byli przekonani, że mają rację. Nie? Tak. I wtedy ktoś z klubu Lewicy zarządził konwent seniorów
i zarządzono tą specjalną sesję Rady. Konwent seniorów Rady Warszawy? Tak. Naprawdę? Tak. Nieźle. I teraz dochodzi do tego przesilenia, czyli do tej Rady Warszawy. I oni po kolei wychodzą, ci geniusze z tego ratusza, i mówią w sposób, no wiadomo, no, taki biurokratyczno, niekompetentnie nudny. I na ich tle wystąpienia działaczy lokatorskich to jest najwyższy popis znawstwa, ekspertyzy i krasomówstwa. Był taki cholerny kontrast między tą miernotą, która rządzi Warszawą, i tymi no, błyskotliwymi ludźmi, którzy tej Warszawy bronią. I moim zdaniem wtedy doszło do tego przełomu. Tak? Znaczy nie, już jakby nie może, ja na przykład moje przemówienie miało ze 2 miliony wyświetleń w pewnym momencie w internecie, tak? Bo sprawa była taka nośna, tak? Bo ktoś wreszcie nazwał Gronkiewicz Walc królową śniegu, tak? I powiedział, że ma oddać tym lokatorom ten wdowi grosz, który zarobiła na tej kamieni, tak? I moim zdaniem konsekwencją tego niestety była śmierć Joli. Przy czym Jolę ja znałem dość dobrze. Ja prowadziłem, jak myśmy zaczynali z kancelarią, to myśmy zaczynali w biurze Andrzeja Lepera. Tym samym, w tym słynnym, który zakończył życie, tak. I on nam właśnie nie wziąłby za to żadnych pieniędzy, ani nie stawił żadnych warunków politycznych. Po prostu uznał, że niech się ruszy, niech się coś rusza, bo już tam było tak trochę, no to zamierało trochę, no i to, że dużo ludzi przychodziło, coś się działo, to mu pasowało. I obok, naprzeciwko nam udostępniała Unia Pracy salę. I w tej Unii Pracy ja prowadziłem szkolenia dla działaczy lokatorskich. I właśnie już nie wiedziałem, o czym ich uczyć, to wróciłem z dyżuru i opowiedziałem kilka case'ów, takich przypadków. To jest coś, co się potem w grupach studenckich to się opowiada się, co należy zrobić. I osobą, która znakomicie to wszystko rozkminiała i mówiła dokładnie to, co ja zdążyłem już zrobić, to była właśnie Jola Brzecka. No, miała olbrzymi talent do prawa. Studia miała nie tylko talent, taki intelektualny, rozbudowany, ale miała dwie serce. I zanim zginęła, bo to się ludziom myli, ona zanim zginęła, była już sztandarem. Za nią ludzie szli, bo to była cholernie odważna, waleczna kobieta. W tym sensie nie zgadzam się trochę z rozszerzeniem akcentów w tym filmie. Tak, gdzie, ja nie widziałem. Gdzie ona jest trochę bardziej pokazana jako ofiara. Zresztą tutaj był przed chwilą, była parę godzin temu wnowa po Emilianie, który mnie tam zagrał. O proszę, to nawet tego nie wiedziałem. No to gwiazdkę, że tak powiem, dostałeś pod choinkę, chyba lepiej nie mogłeś trafić, co? No, nie, dobrze mnie zagrał, ale mówię o tym, o tej Joli, bo ona nie chce, żeby była wspominana tylko jako jakaś bierna ofiara, oni się jej bali. Tak, no to liderka była, tak? Tak, to była liderka. I co więcej można powiedzieć? Można powiedzieć, że mieliśmy dwa rodzaje lokatorów. I było nasze bratnie stowarzyszenie, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, które się skupiało na obronie lokatorów z reprywatyzowanych kamienic, a my na Pradze raczej się skupialiśmy na obronie tych socjalnych lokatorów, tych, którym nie wystarczało na czynsz i wylatywali. To były czasy 5 zł na godzinę, to już było nieźle, prawda, i tak dalej. I na początku ci lokatorzy z reprywatyzacji, oni się mieli za lepszych i z tymi socjalnymi nie chcieli mieć wiele wspólnego. Dlaczego? Bo oni wylatywali niesłusznie, bo płacili, a tamci nie płacili. Prestiżowe adresy często były, tak? Tak, tak. Ale jak przychodziło do blokad eksmisji i do samych eksmisji, to okazywało się, że jesteśmy równi. Ramię w ramię. I po jakimś czasie, ponieważ te środowiska się zaczęły przenikać i spotykać, to ta obcość i to takie wysperzenie się minęło.
Znaczy im bardziej brutalna rzeczywistość dotykała tych niby lepszych, tym bardziej oni rozumieli, że wszyscy jedziemy na jednym wózku. I to też, to jest cholernie fajna lekcja rozgrywania interesów klasowych, prawda? Przy czym w pewnym momencie udało się wywalczyć, że kryteria dochodowe do przyznania pomocy mieszkaniowej dla osób z reprywatyzacji były wyższe. Że w jakiejś mierze oni mieli trochę pierwszeństwo przyznawaniu tych lokali. Fory, jak to się mówi. Ale to jest strasznie gorzkie zwycięstwo. Dlaczego? No bo nie dość, że ja... Znaczy ja załatwiam sprawę dla czyściciela. Tak? Z moich podatków ktoś dostanie mieszkanie, żeby złodziej mógł przejąć to, które zabrał dotychczasowemu lokatorowi, tak? Znaczy, to jest gorzkie, znaczy to nie ma się z czego cieszyć. Coś tak? Kosztem czegoś zawsze. Tak, nie ma się z czego cieszyć. Tak, ja chciałem poruszyć kwestię, bo mówimy cały czas o lokatorach, prawie, mafii, tak? O pieniądzach. Ja chciałem porozmawiać na koniec o mieście, tak? Bo na tym wszystkim bardzo traci miasto Warszawa, nie? Jak się wróci do czasów Starzyńskiego, co było głównym problemem miasta? Miasto nie miało nieruchomości. Nie było w stanie przebić się ze Śródmieścia do Żoliborza, zrobić wiaduktu, bo nie było gdzie go postawić, tak? Teraz miasto się zasłania prywatyzacją od kilkudziesięciu lat, tak? Nie remontuje nieruchomości, mimo że powinno w świetle prawa jako posiadacz. Nie ma znaczenia, czy w dobrej wierze. Posiadacz ma obowiązek wypełniania tych remontów. Te kamienice się walą. Ludzi się wysiedla. Czyli miasto tak jakby niszczy swój własny majątek, niezależnie od tego, czy go zwróci, czy nie. Zasłania się, budując koleje, tramwaje, przystanki, stacje, budując wszystko, zasłania się roszczeniami, tak? Ja to słyszę od 20-30 lat, że nic nie można, bo są roszczenia. Doszło do tego, dostałem informację, gdzie jak spółki zagraniczne na spotkaniach zaczynają karierę w Polsce, to one są zainteresowane kupnem terenu. Były. Kupnem terenu z roszczeniami, a nie kupnem działki, tak? Lepiej kupić teren, gdzie w Śródmieściu po roszczeniach wyburzyć kamienicę, postawić siedzibę, niż szukać terenu pod inwestycje. Doszło do absurdalnej sytuacji, że miasto, będąc właścicielem połowy, tak jakby powiedzmy, gruntu, versus kilkadziesiąt nieruchomości przed wojną, zasłania się, że mimo, że moje, to nie moje, tak? Czy to nie spowoduje tego, że Warszawa na tym straci, tak? Że ludzie po prostu będą się wyprowadzać, Warszawa zacznie się implozja miasta, tak? W stylu, nie wiem, miast azjatyckich typu Dżakarta, że miasto zacznie się zapadać samo w sobie, tak? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście teraz jest duża moda na Pragę, więc mamy tą gentryfikację i robią się tam też ceny nie do wytrzymania. To są nowe czynniki. Znaczy, to jest miasto bardzo trudne dla ludzi o niskich dochodach, dlatego że nie ma w pobliżu taniego sklepu, a często już w ogóle nie ma sklepu. I teraz jak nie masz samochodu, to właściwie trudno zrobić zakupy, czyli robisz jak w Ameryce, tak? To jest zły kierunek rozwoju po prostu. Zwłaszcza, że właściwy kierunek to jest to, żeby większość rzeczy, które do życia potrzebujesz, było w zasięgu kwadransa, piechotą, prawda? To powstało miasto, żeby się... Tak, ale to jest oczywiście jedna. Druga sprawa to jest oczywiście gospodarka gruntowa, bo im więcej gruntów jakby idzie w arendę czy na sprzedaż, a przy reprywatyzacji to są przyspieszone, tym bardziej są zasłonięte pewne korytarze. Znaczy, wielkość Warszawy polega na tym, to szczęście w nieszczęściu, że całkowite wyburzenie miasta umożliwiło takie jego zaplanowanie, żeby miało te ciągi, te przewiewy, tą przestrzeń, tą zieleń, i to wyróżniało Warszawę. Korytarze wentylacyjne. A teraz no, oczywiście zielony jest jeszcze częściowo Żoliborz, zielony jest Muranów, ale w Śródmieściu to już jest cienko z tą zielenią, mówiąc o innych dzielnicach. Wreszcie też potrzeby i kryteria tych potrzeb. No, może zacznę od tego, że kanalizację mamy dzięki nasadzonemu przez cara Starynkiewiczowi. Sokratesowi, tak. Tak, który jak się pomylił na niekorzyść miasta w jakiejś inwestycji, to ze swojej pensji do końca i emerytury spłacał ten dług z osobistego majątku. Właściwy człowiek. To są takie standardy, których pani Gronkiewicz jakby nie jest w stanie spełnić, bo nie oddała ofiarom.
swojego wzbogacenia. To jest to. Natomiast no, mamy do czynienia z tym, że co dziesiąte mieszkanie na Pradze Północ jest nie ma toalety. Natomiast klasa średnia chce jeździć na rowerze po kładce pieszej przez Wisłę i na to są pieniądze, ale toalety nie ma. To tak na marginesie rządów Bonjoura, czyli Rafała Trzaskowskiego. Ja myślę, że ta Warszawa jest w kleszczach ciągle tych pieniędzy. To znaczy bardzo wielu moim znajomym w ostatnim czasie uczyniono z okien oficyny, tak? Bo z pogwałceniem prawa budowlanego buduje się na tych miejscach, które były miejscami rekreacji, zieleni. Ja pamiętam taką scenę. Mieszkałem wtedy z moją byłą żoną na Czerniakowskiej, tej krótkiej tutaj na Powiślu. I prezes Rubik ze spółdzielni postanowił postawić plombę, czyniąc moim sąsiadom, akurat miał, no tam wychodziło, właśnie oficynę. Łamiąc prawo budowlane, myśmy protestowali z sąsiadami na Radzie Warszawy i w pewnym momencie do mnie zawitał emisariusz od prezesa, proponując, że za nasze 40-kilometrowe mieszkanko dostaniemy 80-metrowe z 60-metrowym tarasem w nowym budownictwie. Taras kuszący. Bez dopłaty. Może bez Czeszowy jeszcze to by trzeba było wywalczyć. A wiesz, kto był emisariuszem? Nie. Józef Oleksy. O, milutko. Więc tak to działa. Znaczy, wystarczy raz się ugiąć, już jesteś w kieszeni. Tak. I oni tak nanizują tych polityków, tak, prawda, bo dzielą mieszkaniami, znaczy tym największym. Dobra, myśmy raz przyłapali urzędników miejskich na wynajmowaniu mieszkań pustostanów i braniu czynszów do kieszeni. Nieformalnie. I dzięki temu udało się uruchomić taki program, który pozwalał na natychmiastowe wręczanie kluczy ludziom po ekspedycji na bruk. Bo to było jeszcze w czasach, kiedy ona była możliwa, tak się na bruk każdej kategorii, bo teraz jest utrudniona. I ja przychodzę do naczelnika dzielnicy tego Wydziału Zasobów Lokalnych i pytam, no jak, panie Romanie, jak ten program być znakomicie. Na 10 w ten sposób zasiedlonych rodzin, 9 regularnie płaci czynsz. Czyli wystarczyło podać rękę, żeby... I teraz oczywiście mamy do czynienia z sytuacją taką, że dużo ludzi po tej reprywatyzacji znalazło się na wolnym rynku. Bo dopiero po tym przełomie zaczęto przydzielać lokale. To były te osoby, wobec których sądy nie orzekły o lokalu socjalnym, uznając, że mają za wysokie dochody, że nie są chrome, no, nie należą do tych kategorii. Na życzenie prezydent często tak było. Też sobie miasto nie życzyło, żeby sam przyznano, tak? Interwinient uboczny słynny zawsze z miasta. Ale to nie, to w ogóle to, że miasto z reguły jako interwenient uboczny stoi po stronie eksmitującej, tak, to ja nigdy nie znalazłem żadnego prawnego uzasadnienia do takiej konstrukcji. No tak, ale mało tego, zawsze zadawałem pytanie, gdzie jest pracownik socjalny? Dlaczego w czasie eksmisji pracownik socjalny nie jest obecny? Dlaczego nie trzyma lokatora za rękę? Dlaczego nie ma go w sądzie, prawda? Dlatego, że na przykład bardzo dużo ludzi eksmitowano, też miałem taki przypadek z reprywatyzacją, w ten sposób, że oni się nie pojawiali i było zaocznie. I teraz miałem taki przypadek faceta na Saskiej Kępie, reprywatyzacja, i on idzie na sprawę, przychodzi, a tam jest karteczka, że jest zmieniona sala. Zanim się dowiedział co i jak, przychodzi, to już miał wyrok bez socjalu. Te kilka minut wystarczyło, sąd się uwidął. Przy czym sąd, według prawa, ma obowiązek zbadać sytuację eksmitowanego, czyli wniknąć. I się należało, bo był niepełnosprawny. Ale sąd nie wnikał. Sąd szedł taśmowo. Prawda? I ja znam przypadki ludzi,
którzy na przykład trafiali na Przeworską. To jest takie pomieszczenie tymczasowe, gdzie ludzi wywożono na miesiąc, dwa, a potem już ochrona wyrzucała. Mieszkanie tymczasowe, kiedyś tak się to nazywało. I on, i ta na przykład osoba, która tam trafiła, trafiła prosto z Ojomu po zawale. Mhm. Bo już mieszkania nie było. Tak. A był przypadek kobiety przed świętami, której się skończył pobyt, bo tam przez jakiś czas opłacają ten pobyt. I ona się zaszyła w jakimś magazynie i ochrona ją wywlekła dzień przed higienią i ona dostała wylewu i zmarła, nie doczekawszy świąt. Tak? Więc to są te historie, które się dzieją potem, czego już nie widać, prawda? Ja myślę, że problem jest jeszcze inny. Mianowicie, no większość tych ludzi oczywiście no, jakoś tam umiała nie trafić na ulicę. No. Skoro umieliśmy odbudować Warszawę, to też umiemy jako warszawiacy sobie radzić, tak? Tak. Natomiast efekt jest taki, no, że ci ludzie z osób, które sobie radzą, stają się osobami biednymi. Jeszcze o Warszawie warto wspomnieć, bo to jest ta sytuacja mieszkaniowa. Mianowicie Hanna Gruchiecz-Welc zarządziła badania długowieczności warszawiaków, dożywalności mężczyzn. Okazało się, że mężczyzna na Pradze Północ ma szansę pożyć 16 lat krócej niż mężczyzna na Milanowie. Między Trzecim Światem a światem rozwiniętym różnica wieku jest 10 lat, a między dwoma brzegami Wisły 16. I teraz oczywiście jaśni Państwu powie, że piją, prowadzą niehigieniczny tryb życia. Pomelinę, wódkę kupują. Tak. Problem polega na tym, że genetycznie to skłonność do alkoholu jest taka sama we wszystkich grupach dochodowych, to po pierwsze. Po drugie, mieszkają w zagrzybionych, niedogrzanych, przeludnionych mieszkaniach. Nie korzystają ze służby zdrowia, bo nie mają do niej dostępu, a nie mogą za nią zapłacić. Czyli kiedy naprawdę trzeba lekarza specjalisty, to zwykle nie dożywają takiej wizyty, albo za późno ona jest. I żyją w ciągłym stresie z powodu niezapłaconych rachunków. I to ludzi zabija. To jest niedoceniany element tej układanki. No w każdym razie mamy do czynienia z tą Warszawą klasy średniej, która musi mieć kładkę pieszą jako priorytet, i tą Warszawą, która jak w weekend pojedziemy na Ursynów czy Milanów, to wszyscy jeżdżą na dyskorolkach, na rowerach, biegają. A jak pojedziemy na Pragę, to nic takiego się nie dzieje, ponieważ człowiek po całym tygodniu ciężkiej pracy fizycznej nie ma siły biegać. W związku z czym prowadzą mniej higieniczny tryb życia. I to jest cała ta historia o Warszawie, bo trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz o tej i tamtej Warszawie. Ja kocham Pragę, bo tam jest Warszawa, tam są warszawiacy. Tam jestem w kancelarii tam na Pradze, w suterenie, na Jarocińskiej, i przychodzi staruszka, która ma kwit, że ma się wyprowadzić. No i taki standardowy kwit wysłają. Tylko wysłanie czegoś takiego, takiej staruszce, to jest zbrodnia, on jest przerażona. No, myśli, że już to ją zobowiązuje, to nie jest wyrok żaden, ale ona już ma wypowiedzianą umowę i ma odmalować i się wymeldować. Okej. Okay. I ja wtedy mówię, proszę pani, no ma pani dług 9 tysięcy, to przykre. To będziemy musieli porozmawiać z urzędnikami. Ale czy pani płaci czynsz? Nie, bo jak mi zabrali umowę, to nie mam już dodatku mieszkaniowego i się nie spinam, tak? Więc nie płacę. No nie, to musi pani zapłacić chociaż jeden czynsz, bo ja nie mogę pójść prosić o rozłożenie na raty, jak pani nie zapłaci chociaż jednego czynszu. No mówię, ale ja nie mam. I wtedy z tej kolejki ludzi ubogich na Pradze, którzy czekają na darmową poradę prawną, staje koleś, zdejmuje kaszkę i zbiera na pierwszy czynsz wśród tych, co czekają. Jak mam zebrane, no to się entuzjastycznie informuję o tym na Facebooku. Do wieczora mam całą sumę, 9 tysięcy. No to pięknie. Kobieta mieszka, ma przywróconą umowę i dalej. I to jest Praga, gdzie ludzie mówią sobie dzień dobry. Tak. Natomiast kolega tam mieszkał na Ursynowie i mówi, to dziwne, mówi, nikt nie mówi dzień dobry.
jakiś czas go spotykam, ale wiesz, zrobiłem eksperyment, zacząłem mówić do moich sąsiadów dzień dobry, a oni są strasznie na to obrażeni. Tak. I to już jakby nie jest moja Warszawa, tak? To nie jest moja Warszawa. I ta Warszawa się robi taka obca. Natomiast co ciekawe, że w Śródmieściu bardzo duży odsetek mieszkańców korzysta z pomocy społecznej, większy niż w innych dzielnicach. Dlaczego? Bo to jest najdrożej. Tak. Znaczy, jak ktoś przyjeżdża z prowincji do Śródmieścia Warszawy i wchodzi do sklepu spożywczego, to doznaje niemałego zdumienia, że to wszystko może tak. aż tyle. I tak dlaczego? Dlatego, że miasto pobiera gigantyczny czynsz. Tak. I morduje handel. Tak. Morduje usługi. Ja chodziłem do takiego fryzjera ekskluzywnego jeszcze po poselskiej tej karierze, to sobie pozwalałem na taką ekstrawagancję. Tutaj w Alejach Jedzenickich do Hesta chodziłem. Miałem takiego swojego pana Mariana, teraz jeżdżę do niego na Pragę. Gdzie ma? Już nie ma, Hesta zamknęli. Bo... Ale gdzie na Pradze? Ma na Białostockiej, ja mam na Białostockiej. Barber coś tam, Rocky. Ten. I tak samo dobrze strzyże tam, jak tu, wiesz. Natomiast nie ma tego, nie ma po kolei iluś tam sklepów, iluś tam usług, tak. po prostu nie ma, to wymiotło, tak? Natomiast jak pojedziesz na Wileńsko, to tam też zrobię tym, na Targową, to tam jest kilkanaście banków na Targowej tak. i ani jednego spożywczaka. Żabki są, pardon, są żabki. No jeszcze żabki. Są żabki. Są żabki, ze trzy. No, no jak to mówiła moja znajoma w tej miejscowości, był kościół, trzy żabki i nie, gdzie niegdzie domki. Tak, no ale na Pradze masz nie, centrum kreatywności. Biedronki i gdzie niegdzie domki, tak. bo musiał się bo. Masz centrum kreatywności na Targowej, gdzie zostały kamienice, które mogły być mieszkania komunalne. Zamienione dwie kamienice w centrum kreatywności. W planach są jeszcze dwa centra kreatywności, gdzie będą cały ten spalony budynek. Ale tu chodzi o księgowość? Nie, o cokolwiek zasadniczo. Jak chcesz być kreatywny księgowym, to też ci wynajmą. I to stoi puste. To mają remontować sen pszczoły na Centrum Kreatywności i na rogu Markowskiej i Ząbkowskiej naprzeciwko Konesera, taki nie wiem czy kojarzysz, narożny budynek co rozebrali. Też miało być Centrum Kreatywności. Znaczy z takich zbrodni budowlanych, to chcę powiedzieć o jednej. Był taki jamnik na Świętokrzyskiej, taki podobny budynek. A, już nie ma, no tak. I tam w jednym z mieszkań wybuchła kuchenka. I na tej podstawie wyburzono budynek komunalny, gdzie było ponad 100 mieszkań i wybudowano wieżowiec. No. To jest po prostu majstersztyk. Znaczy, bo to nie chodzi tylko o tą reprywatyzację. Tu chodzi o to, że miastem rządzi prywata. Tak. I teraz tak, Kornel Morawiecki, ojciec premiera nieżyjący już, z którym ja mam zdjęcie pod kościołem świętego Stanisława Kostki, gdzie ja przemawiam, a Kornel trzyma tubę. Tak? To kolegami byliście? No tak. No nieźle. W podziemiu. To on na reprywatyzację mówił reprywata. Czyli to był przeciwnikiem? Absolutnym przeciwnikiem. Tak? To był gołębiego serca człowiek, nie zawsze bardzo mądry, ale z taką mądrością serca. On był naprawdę szlachetny człowiek. Ja go pamiętam jeszcze z podziemia jako fantastycznego faceta i ale takiego idealistę, co? I jeszcze przed Wrocławiem, przed tym jak wyemigrował do Wrocławia? Nie. Bo miał Warszawa, Wrocław, nie? Ja się wyprowadził w jakimś momencie. Był. Ja też bardzo dużo działałem we Wrocławiu. Okej. Bo tam działaliśmy z Piniorem, który się niestety skiepścił, ale wtedy był bardzo fajny. I tam mieliśmy więźniów PPS-owskich i różne rzeczy się działy. Wodówki, te sprawy. No ładnie, ładnie, ładnie. No. Dobra, niech mamy to mamy, już nie ma co tego... Ostatnie, no. ostatnia rzecz generalnie. Miasto, tak jak mówimy, miasto traci majątek. Nie? Za jakiś czas wrócimy do sytuacji sprzed 100 lat, gdzie Warszawa nie będzie musiała się zasłaniać się roszczeniami, bo po prostu nie będzie miała swojego majątku, nie będzie szansy na basen, kładkę czy cokolwiek innego, inne fanaberie, bo nie będzie gdzie tego postawić, tak? Jeszcze są tereny kolejowe. Jeszcze? Ale za chwilę może ich nie być. Tak. Tak samo pocztowych może za chwilę nie być i tak dalej, nie? Tak, znaczy generalnie to, że miasto nawet jak w jakiejś wspólnocie ma udział, to się go pozbywa, że ucieka od nieruchomości i ucieka od posiadania majątku, jest idiotyczne, zwłaszcza, że
w różnych innych sojuszach europejskich i dużych miastach, metropoliach, warunkiem przyznania gruntu pod budowę deweloperowi jest przeznaczenie dużej, często bardzo dużej części, aż do połowy nawet dochodzi, tak, mieszkań na tak zwany najem z czynszem regulowanym. Tak. I to jest właśnie jedyna perspektywa, żeby zwykli ludzie mogli w Warszawie mieszkać, tak, bo przeciętna cena wynajmu kawalerki w Warszawie obecnie jest 2800 zł. Tak jest. Czyli de facto to już nawet nie jest jedna pensja. Nie. To jest więcej. Kawalerka, wnętrze kawalerki w Warszawie. To jest... Tutaj obok jakiś fundusz tu na Woli kupił kilkaset mieszkań za 2100 metra. Mhm. A jeszcze chce na tym zarobić przecież. Mhm. I one już stają puste i będą stały puste, tak, bo ile trzeba by zapłacić, prawda? Uh-huh. Myślę, że mamy wielki problem mieszkaniowy w Warszawie, a z kolei w Warszawie jest 100 tysięcy pustych mieszkań, tak? Tak. Do tego masz kilka tysięcy pustostanów w samym zasobie miejskim, tak, i te pustostany sukcesywnie ludzie zdesperowani zajmują. Uh-huh. Ja może na koniec powiem historię pani Grażynki, która była eksmitowana do takiego pomieszczenia tymczasowego z mężem i synem, ale w jakimś czasie opłata za to pomieszczenie tymczasowe się skończyła i ona jeszcze kilka dni to przedłużała, opłacając po 80 zł na dobę, w końcu skończyły się pieniądze i w tej chwili ona wyprowadziła się do jakiejś chałupki pod Węgrowem 100 km od Warszawy, którą ledwie jest w stanie ogrzać jakąś kozą, bo to wszystko jest dziurawe, a walczy z chorobą nowotworową. Jej syn dorosły pracuje w warsztacie hydraulicznym i tam nocuje i przegarnia ojca, który szuka pracy, a ma rok do emerytury na noc do tego warsztatu. I oni przypuszczalnie zajmą jakiś pustostan, bo są zdecydowani. Mhm. Nie mają wyjścia. I nie ma, w tej chwili opiekuje się kilkoma ludźmi, którzy naprawdę południe zostali objęci programem wychodzenia z bezdomności. Uh-huh. Pomieszkali pół roku w jakimś mieszkaniu treningowym, zresztą program zamknięto, a oni są znowu na ulicy i odmawia im się nawet wpisania do kolejki mieszkaniowej. Uh-huh. Czyli cały program wychodzenia z bezdomności, szumnie ogłaszany, został wygaszony. W Łodzi program wychodzenia z bezdomności polega na rozdawaniu bezdomnym mydła. A też się nazywa program. Zawsze jakiś gest. Tak. Więc nie ma, zasoby miejskie się kurczą, dlatego my zawsze byliśmy przeciwni wykupowi. Tak. Bo to zmniejsza substancje. No i co? No i właściwie jak nie będzie woli politycznej po stronie samorządu, a jednocześnie no, sprawa mieszkaniowa też pada ofiarą wojny polsko-polskiej, tak, no, bo nie ma współpracy władzy centralnej, tak, z samorządami. To tak? Może czas na przymus ustawowy dla samorządów, żeby prowadziły politykę mieszkaniową, tak? Ja pamiętam, był taki moment, kiedy były pieniądze unijne na mieszkania socjalne, na remonty mieszkań komunalnych albo na budowę noclegowni. I większość samorządów zdecydowała się na noclegownię. Tyle na temat naszego udanego eksperymentu z samorządami. Neoszmalcownictwo. Podcast. Dzisiaj będzie afera? Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Czy Warszawa przetrwa reprywatyzację? Czy Rzeczpospolita złapie morderców Joli Brzeskiej? Czy Polska skaże cwaniaków wypasujących się na warszawskiej reprywatyzacji? Na te pytania szukamy odpowiedzi w tym podcaście. Dzisiaj będzie afera? Będziemy starali się opowiadać fair o aferach. Neoszmalcownictwo. Podcast.